Prodexpo z Moskwy 2017, dużo wystawców, 7 hal, tak naprawdę jest wszystko od alkoholu po napoje, herbaty, piwo. Wystawa przy Moscow City, które tak naprawdę jest symbolem Nowej Moskwy. Są też słodycze różnego rodzaju, cały świat przyjeżdża tutaj po słodycze. Także rynek zbytu lokalny też jest bardzo duży. Są produkty premium, jak tutaj z tyłu widać. Są traderzy i są producenci różnego rodzaju, tak jakby klientów i partnerów można tutaj znaleźć. Co można powiedzieć tak naprawdę wkrótce? Warto przyjechać, warto się wystawić, jeżeli macie ciekawy produkt, który na tym rynku naprawdę znajdzie swojego klienta. Rynek jest ogromny, sama Moskwa to jest minimum 15, a tak naprawdę 20 milionów ludzi. Także jakby się znaleźli dystrybutora tylko na Moskwę, to już jest, jak można powiedzieć, połowę Polski. Interesy ludzie lubią robić, mają pieniądze, tylko trzeba im prawidłowo pokazać i pokazać, gdzie oni mogą zarobić. Bo jedyną rzecz, który tak naprawdę to jest problemem, to jest, oni lubią najpierw dostać kasę, marketing i tak dalej, proszą o wszystko. Trzeba im tylko pokazać, jak prawidłowo sprzedawać. Bo często jest tak, że oni zakupy robią u Was, a potem im nie schodzi towar. Trzeba im towar dostarczyć i nauczyć, jak go sprzedawać, jeżeli jest coś nowego, bo tego po prostu nie umieją. I często technologie proszą z Zachodu, znaczy z Polski, z różnych innych krajów. Także polecam przyjechać i warto tutaj się skontaktować. Mamy fajnych klientów, znaliśmy dużo nowych partnerów, nie tylko z Rosji, z różnych innych krajów sąsiednich. Także polecam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.